Oczywiście tym, co było takie potem straszne po tych strajkach, to to, że przywódcy tych strajków zostali aresztowani i mieli stanąć przed sądem wojennym, sądem wojskowym, tak się to mówiło. Więc samo hasło sąd wojskowy było czymś strasznym, kojarzyło się z okupacją, kojarzyło się z filmami. To była w rozumieniu tragedia ogromna. Okazało się, że na tych rozprawach ci, którzy byli, których chwalili podsądni, to byli sędziowie. Natomiast prokuratorzy byli straszni. Ja sam byłem uczestnikiem jednej takiej rozprawy, mianowicie z tej kopalni 30-lecia, tej, do której żeśmy tam dotarli, która się rozwiązała w swoim strajku przed przyjściem oddziałów ZOMO. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że ci przywódcy są zamknięci, że będzie strajk, napisaliśmy z Krzysiem list do sądu, że jesteśmy zaskoczeni. Myśleliśmy, że oni dostaną odznaczenie, bo podstawowa organizacja partyjna nie potrafiła rozwiązać problemu społecznego. Dyrekcja nie potrafiła rozwiązać. Rada pracownicza nie potrafiła rozwiązać. A zwykli, prości ludzie, robotnicy rozwiązali problem, wyprowadzili strajkujących górników z kopalni. A oni tymczasem są podsądnymi. Dlatego wyrażamy nasze oburzenie, nasze zaskoczenie, zdziwienie. I na tej podstawie dostałem wezwanie jako świadek. Dostałem wezwanie na tą rozprawę, byłem na niej. Więc rzecz straszna, groteskowa, bo prokurator czyta akty oskarżenia. Każdego podsądnego od początku. Przez co najmniej może 9/10 swego wystąpienia chwali, jaki to nie był. Przodownik pracy, jakie zasługi, jakie resortowe odznaczenia, tam medal górnika taki, jakaś pochwała taka, coś jeszcze. I potem zdanie kwitujące sprawę. Dekret o stanie wojennym i na podstawie tego dekretu za to i tamto, co robił w tych 4 dniach, czy 3 dniach, zostaje uznany winnym i od bodajże 9 lat do 4,5. Najbardziej taka tragikomiczna sytuacja to tego, który dostał 4,5 roku, bo argumentem, który powiedział prokurator, to było to, że są dowody na to, że mieszał zupę dla strajkujących. I to był jedyny argument, na podstawie którego on żądał 4,5 roku więzienia dla podsądnego. Oczywiście po wystąpieniu prokuratora była przerwa. W międzyczasie jeszcze wcześniej, bo z rodzin mógł być też ktoś, bo liczba tych uczestników, którzy tam byli, była ograniczona, ale z każdej rodziny tam ktoś być, to tak jak padała cyfra lat, które komuś tam zasądzano, to miano zasądzić, to szloch straszny, prawda, bo to było coś nieludzkiego. Po przerwie prokuratora już nie było, rozpoczął się sąd i rzeczywiście tak to trwało. Także tak wyglądały te dni.